Ja pier... On naprawdę sika do kubka. Yeah! Kto ostatni wyjdzie z kręgu, ten przegrywa. Każdy z nas zamknięty jest w kręgu, z którego nie ma możliwości wyjścia. Dodatkowo w pokojach mamy zamontowane, tak jak widzicie, taśmy, przez które też nie możemy przejść. Odcinek trwa do momentu, kiedy ktoś opuści linię albo przegra. I tak jak widzicie, widzowie, znajdujemy się na zewnątrz jakiegoś domku. G, czy ty jesteś sąsiad? Jestem, siema, piąteczka, zobacz, w ogóle nie możemy tu przejść. Co się dzieje w ogóle, ej? Rzecz jest taka, że stary, my możemy tu wyjść stąd nawet za 12 prawdziwych godzin prawdziwego czasu, dlatego masz taśmy w pokoju. Chyba zwariowałeś. Naszym pierwszym zadaniem, widzowie, w takim razie jest rozeznać się w terenie i sprawdzić, co tutaj się dzieje. G, zobacz swój domek, ja zobaczę swój. Widzimy się za chwilę. Widzimy się. W takim razie, widzowie, pierwsze, co musimy zobaczyć. W tym domku coś się kryje. Ej, tu jest taka podpowiedź, że w tym domku tu się kryje. Dzień dobry. O, panie Tumnusie, co ja mam zrobić? A, i sprawdzić domek, bo tam jest coś ciekawego. Co? Ej, grubo. Dobra, panie Tumnusie, wchodzę do domku. Ej, mamy domek? Jest ognisko jakieś. Jedna sztabka Irona, to chyba jest błąd. I dużo jedzenia. Dobra, ja sobie wezmę jedno jedzonko na sam początek, no bo jak widzicie, już nie wiem, jakim cudem mam braki. Doładuję sobie serduszko, zamknę okno. Skrzynia do craftingu jest, łóżko jest. Fajnie, nie idę spać tak naprawdę. Zamykam to i wychodzę tutaj zobaczyć, bo coś jest ukryte, ale nie mam pojęcia, gdzie. Dobra, widzowie, sprawdźmy, co tutaj jest w domku. Ta krowa, po co mi jest krowa na wejściu? Uciekaj stąd, to... A, okej, ty jesteś przywiązana. Wyłaź stąd. Wyłazisz, no dać mi przejść w tym momencie! Dobra, trudno, będę musiał żyć z krową i tyle. No, jakoś chyba sobie dam radę. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Nice, jest jedzonko. O to chodzi. Tak jest, mamy co jeść. Słuchajcie, nie zginiemy z głodu. Mamy piec, w którym jest... jest węgiel. Mamy kowadło, mamy ognisko. Przepalmy w takim razie nasz iron, z którego będziemy mogli sobie zrobić wszystko. Zbroje, może jakieś miecz. Czy może jakiś, no miecz mi jest potrzebny na pewno. I łopata, żeby się móc może przekopać na drugą stronę. Ja już widzę, że mamy tutaj, zobaczcie, pełne zapasy zboża. Jak zbiorę, pyk. O, sąsiad! Siema, sąsiad! Sąsiad, sprawa wygląda tak. Ja nie wiem, co robić, szczerze mówiąc. Ej, mamy jakąś sztabkę Irona, w sensie metalu w skrzyni. I mamy jakiś piec. Ja już widzę, powiedziałem, ja już przepalam, bo będę robił stary motykę, będę rolnikiem. I muszę tutaj zadbać o to, żebyśmy mieli jedzenie. To czekaj, ja, to ja też idę to przepalić w takim razie, chwila. Zrobisz na przykład sobie łopatę, co nie? A ja sobie zrobię motykę, żebyśmy mogli przeżyć, co nie? Bo to trzeba tak jednak pójść w tą stronę. Ej, tu jest węgiel od razu. No tak, trzeba jakoś przeżyć, trzeba. To jest challenge, kto ostatni wyjdzie z kręgu, więc głównie chodzi o to, że my ze sobą konkurujemy, więc możemy sobie pomagać, ale nie musimy. Dodatkowo, stary, powiem ci tyle. Przesrane to jest to, że ja naprawdę nie żartuję, ale to może trwać 10 godzin, może 12, a może 20 godzin, widzowie. I my jesteśmy na to gotowi. Ale ja ci przypomnę jedną rzecz. Nie wiem, czy oglądasz jakieś filmy, gdzie ze sobą rywalizują, igrzyska śmieci na przykład, czy coś, ale tam było tak, że na początku trzeba ze sobą współpracować, żeby dojść do jakiegoś etapu i dopiero później jest power. I ja tak myślę, że trochę może być między nami, co nie? Że na początku musimy gdzieś tam razem dojść do pewnych rzeczy, a później się zacznie prawdziwa rywalizacja. Sąsiad! Sąsiad! Co? Czy ty przepalając tą sztabkę zobaczyłeś coś fajnego? Co? Dziura się otworzyła w domku! Można wejść w dziurę! Gdzie? Za piecem. Jak? No! Ja też nie wiem jak! Tego nie było tutaj! Biorę jedno jedzenie i schodzę na dół. Bo jak tam wejdziesz, to ciężko jest wyjść. Uważaj! Jest drabinka, ej! Co? Ja mam pasek pod łóżkiem! Co tu się dzieje w ogóle, ej? Trafiłem do piwnicy, w której jest zadanie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Co jest? Gdzie ty jesteś? Czekaj, ja mam zadanie piąte, potrzeba łopaty, zadanie trzecie, czwarte, drugie. A gdzie jest pierwsze zadanie? Jest! Mam pierwsze zadanie! Ja sprawdzam, co jest w pierwszym zadaniu. Poczekaj jeszcze, bo ja mam taką dostępną notatkę od osoby, która przygotowała mapę. Wiesz, o 10:30 mamy pierwsze zadanie i mamy zestrzelić ludzi, kto pierwszy, ten lepszy. O, ej! To jest nie fair! Tam jest drwal i postać z naszego salonu! Z The Star Warsu! Ty wszedłeś już? Tak, pierwsze drzwi jak otworzysz, no. Jak ty jesteś ham? Ja mówię, że ja wchodzę, a ty mówisz, nie, wchodź i sam włazisz. No bo musiałem przeczytać informacje, jak już przeczytałem, to jest git. Bo mamy notatki jeszcze dodatkowo, widzowie. Ja się ciebie więcej nie słucham. To. Bardzo się cieszę z tego powodu. Ej, stary, tu są ludzie. Ja nie wciskam przycisku, który tu jest. No właśnie, jest do wciśnięcia. My nie mamy łuku, co nie? Szukaj, szukaj! Ja już znalazłem. Jest schowany i to bardzo. Dobra, widzowie, on się na to nie nabierze. Wiadomo, że tu są skrzynie oczywiście, ale nie chciałem nic mówić. Bierzemy w takim razie 3 strzały i wracamy, dobra. Nie, no dobra, żartuję, bo widziałem, że są 2 skrzynie, stary. Weź 3 strzały. Ile masz postaci tam? 3. No to w takim razie jest ten dżina. Pierwszy challenge, który mamy pokonać, a potem... Jest! Co? Co za ch***a?
najgorszy! Ty mówisz, że ja nie czekam? Zestrzel tych ludzi, dobra, zestrzel. 3 strzały mam. Raz. Co? Nie da się ich zabić od razu? Co się dzieje? Ej, dobra, to ja biorę te wszystkie strzały w takim razie. Pierdzielę to. Macie, Macie, o Jezu, rzuciłem strzały, poczekaj, o nie! Czekaj, ja to przekopuję, poczekajcie widzowie, ja tu wchodzę i ja ich, ja nie. Chodźcie tu, gnojaki wy zasrane! Chodźcie tu! Hasta la vista, baby! Zamykamy pierwsze zadanie i idziemy na górę z tym łukiem. Dobra widzowie, ja nie czekam na Jacka, lecę z kolejnym zadaniem, zadanie drugie. Zobaczmy co tutaj będzie. Uuu, jakaś skrzyneczka, co tutaj jest? Skok wiary i golden axe. Rozpal drzewo, zrób z niego deski, zbuduj wieżę, skocz do wody. Ale gdzie mam zbudować? Najpierw idziemy ściąć drzewo, od razu zrobimy z tego deski. Ty już tutaj jesteś? Gdzie? Ty już robisz drugie zadanie? Nie, ja czekam, bo nie możemy robić drugiego zadania, póki nie będzie godzina 11:30, to ogarniasz? Widzowie, to ja wycofuję to zadanie, bo ja już zacząłem. Ale które zacząłeś? No drugie od razu. Jakiś jest sens ma challenge 2-4 zamknięty w kręgu, to ostatni się wydostanie, kiedy robisz wszystkie zadania sam. Czekaj, ale to co zrobiłeś w takim razie w drugim zadaniu, bo ja nawet nie wiem co jest w drugim. No stary, on jest głupi, ale nie wiem czy mogę ci zdradzić, no bo to przecież nie mogę teraz. Nie możesz w ogóle, bo musimy czekać na godzinę 11:45 prawdziwego życia teraz. No nie, ja jestem łajza. Dobra, odkładaj to wszystko na miejsce z powrotem. Ja pier... Widzowie, napiszcie w tym momencie, że Mr. G to cheater. Proszę, pierdyliak milionów komentarzy. Mamy listę zadań, mamy spędzić tu pizdu czasu 10 godzin. Mamy 6 zadań, a Mr. G myślał, że zadanie się robi jedno po drugim. Dobra, chodźmy na górę zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje. Czy coś się zmieniło, jest piękna pogoda. Świnia, chodź tu na górze. My nie możemy wyjść poza ten krąg oczywiście. Tak jak i tutaj dookoła tego pokoju, więc idzie nam dobrze. Pierwsze zadanie skończone. Teraz musimy czekać praktycznie godzinę, aby móc wykonać kolejne zadanie. Dlatego, że jest to 2-4 w kręgu, więc ja mogę sobie siedzieć w tym kręgu swoim. Nie mogę z niego wyjść, to prawda, do toalety ani nic. Co jest ciężkim wyzwaniem, ale musimy coś poradzić w Minecrafcie, więc weźmy sobie trochę chleba. Nakarmmy oczywiście tą krowę. Ona nie żre chleba, ale G ma jedną rację. Ja sobie zbiorę te dwa nasionka, o, żeby nakarmić krowę. No żrej to! W takim razie czekamy godzinkę, aż będzie godzina 11:45 i będziemy mogli przysiąść do drugiego zadania. Godzina 11:45. Mamy kolejne zadanie. G, do piwnicy. W tym momencie schodzimy. 3, 2, 1. Otwieramy. Dobra, i trzeba się skupić teraz. Mamy tu jakąś książkę i mamy złotą siekierę. Skok wiary! Ja zaspoilerowałem, że się widzą, już mam ścięte drzewo. Ale pokazałeś zadanie, jakie mamy zrobić, czy nie? No, niestety przeczytałem. Dobra, więc tak, widzowie, w tym momencie Mr. G dostaje karę 5 minut za to, że spoileruje zadania, które są wyznaczone na daną godzinę, bez sensu, więc dostajesz karę 5 minut od teraz do godziny 11:50 będziesz siedział bez ruchu kompletnie, ja idę się bawić. Jack Frost jest przeciwko rolnikom, widzicie? Rolnicy są cały czas atakowani. Nawet teraz dają w Minecraftie kary rolnikom. No on zwariował. Teraz widzowie, nie ma cheatowania w tej grze. G ma bana na 5 minut teraz po prostu. I zrozumiesz, żeby nie wyprzedzać, bo jaką mamy równą szansę, kiedy mamy razem się nie wydostać, a on robi zadanie wcześniej. Tak się nie da. Więc teraz tak, sprawa wygląda w ten sposób. Ja go nie słyszę, bo chyba ściana nas dzieli jakaś. Mamy książkę, którą trzeba przeczytać. Poczekajcie. Okej, zadanie pierwsze. Rozwal drzewo drugie, zrób z niego deski. 3, zbuduj wieżę. 4, skocz do wody. Ej, tu jest drzewo, tutaj jest woda, a tu jest złoty punkt. Strzelam, logika mi nakazuje, że tutaj budujemy wieżę w górę. Co tu się dzieje? Tak czy tak, musimy wrócić do naszego zadania. Więc odbanuję teraz Mr. G, żebyśmy zrobili to zadanie. Moje 5 minut kary minęło i mogę zacząć robić deski. Musimy zbudować stare drzewo. Widzisz ten żółty, złoty plac, taki mały kwadracik? No. To na nim trzeba ustawić wieżę. Doszedłem do tego przed chwilą. Trzeba ściąć drzewo, zrobić jak najwyższą wieżę i skoczyć do tego zbiornika wodnego. Ja robię taką akcję, że zmniejszam ten zbiornik wodny. Zmniejszam go od 4, żeby było ciężej trafić. 44 kloce w górę? Stary, ale poczekaj, jeszcze trzeba zminimalizować skok, więc ja zamykam. Dobra, ja sobie daję, stary, tylko 2 do skoku. Serio? Tak, tylko 2 zostawiam, żeby było ekstremalnie. 2, 3, 4, 5. Ja pier... Pidzowie! Jest mocno! Jest bardzo gru... Nie! Spadłem! Nie! Spadłem przypadkowo i trafiłem!
niszczę to i zmniejszam to do jednego klocka minecraftowego. Ryzyk fizyk, powiem ci tak. Ryzyk gówno dupa. A ty? Jak ci idzie w ogóle, zrobiłeś? Jajco! Jajco co ja? Zdechłem! Jak to zdechłeś? Stary, powiem ci tylko tyle. Trafiłem na ten oto mały cypelek i umarłem. Dobra, no nie wiem, ja ci powiem tak, ja zaliczyłem skok. Muszę się zająć teraz w ogóle zrobieniem se broni i tak dalej. A ty jak tam? Ja będę resztę rozwalał, widzimy się za 5 minut. Ta, ja też widzowie, dajcie sekundę, to niech każdy z nas zrobi misję, bo mamy kupę czasu do kolejnego zadania. Dlatego, że kolejne zadanie jest dopiero o godzinie 12. Ej, to ty tak źle stary. Za 15-20 minut. 12:30 widzimy się na kolejnym wyzwaniu, tylko że... Tragedia, mi się chcesz spać. Temu się chce spać, dopiero zaczęliśmy challenge. Stary, jest ledwo co jest 12:10, a to mi się już chce spać? No stary, miałem drzemkę, wcześniej mnie obudziłeś, że kolejne zadanie drugie, skok wiary jakiś. No dobra, to ja muszę usunąć te kloce tutaj, te drewniane, żeby sobie zostawić rzeczy. A z G widzimy się już niedługo. Dobra, każdy raz prywatny czas dla siebie na relaks przez 20 minut. Dobra, więc widzowie, my w tym czasie musimy zyskać tutaj jak najbardziej kontrolę nad wszechświatem i wszystkim. Po prostu musimy zbudować sobie na pewno zbroję i na pewno zbudować sobie musimy jakiekolwiek bronie, żeby się obronić przed tymi cholernymi skubanymi pająkami, żeby mnie nie natkowały. Dobra widzowie, powiem wam tylko tyle. Ostatni raz próbuję skoczyć z tej wieży, co nie? Zobaczcie, teraz się musiałem trochę nabawić i nabić ręką, żeby dojść tak wysoko. No ale cóż, czego się nie robi dla challenge'u, co nie? Dobra, zbiornik wodny. Niech rośnie, niech rośnie, niech się dzieje. Zrobiłem wszystko, co miałem, zaraz ubrę, więc czekamy do godziny 12:30 i widzimy się w kolejnym challenge'u. Moi drodzy, największy, najbardziej epicki skok ever. Mam nadzieję, że drugi raz uda mi się spaść już centralnie do wody, a nie obok. Dobra, lecimy, let's go. Uwaga, 3, 2, 1. Raz się żyje! O, jest, ale fart. Dobra, udało się jakoś. Myślę, że zadanie jest zaliczone. Jack, halo, 12:30 już. Dawaj, zaczynamy kolejne zadanie. Tak jest, do piwnicy, trzecie zadanie. Jesteś gotowy? Gotowy, no. W skrzyni jest jakieś lasso z tego, co widzę. Dobra, klikamy na 3, 2, 1. Odliczamy razem, widzowie. Wy zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale. G. 3, 2, 1. Klikamy. Złap kota. Skąd on? Ej, poczekaj, tu jest kot. Ej, ja go nie będę... Co jest? Ej, mam, Kiciusia, mam. Ej, jest jedna zasada. Zróbmy, że nie można biegać szybko. Wiesz, o co chodzi? Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Chodź tu gnoju! Bo ty stary robisz coś źle. Z kotkami trzeba patrzeć. Ja już go raz złapałem, teraz mi uciekł. Chodź tu gnoju! Ja jestem przeszcilowy dla kotów. Właś! No, widzowie, wystarczy być delikatnym. Nie unosić się. Gnoju! A możecie zamknąć kota w pokoju, dobra, szybko. Jesteś skazany na mnie teraz. A tobie jak idzie? No ja mam aktualnie dwa koty. Jak to dwa koty? Okazuje się, że jak klikniesz drugi raz ten przycisk, to dostajesz drugiego kota. Co? Robisz kocią wyspę? Tak. To jest najlepsza rzecz na świecie. To nam zajmie autentycznie z 2 godziny, żeby to ogarnąć całe. Ej stary, nasza misja, wszystkie zbawić do pokoju numer 2 albo coś do 1. Dobra, let's go. I potem zestrzelić wszystkie. Dobra, kto więcej ze spawni, mamy 5 minut, teraz start! Ja otwieram schronisko dla kotów, co nie? Kiciusie, moje najdroższe, kochane, kiciusie! Ja mogę być zamknięty w tym pokoju, mogę nic nie robić cały dzień, być głodny, mimo że jeszcze jest za wcześnie, ale chcę mieć schronisko z kotami, to jest prawda akurat. Jak my mamy to złapać i w jeden pokój to wpieprzyć? Ja mam także, zaprowadzam je na strzelnicę, żeby tu je zostawić. Dobra, zostawiaj. Drugi zaniesiony z powrotem. I sobie. Ja wam nie wytłumaczę, co tu się dzieje, ale możemy zatańczyć razem z Mr. G dla was w tym czasie, kiedy kotami się bawimy. No bo nie ma nic lepszego w życiu niż tańczenie na krześle. Hej, 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 hej. Poszła calineczka do gogoina. Dobra, potańczymy sobie innym razem. Stary, mamy tyle czasu, że ja naprawdę zaczynam wszystkie te koty deportować do swoich pomieszczeń. Ja się robię powoli głodny, co nie? Ty grubasie, jedliśmy o 10, no może przed, bo zaczęliśmy odcinek dosyć. Kolejne zadanie mamy o 13:20, czyli za jakieś niecałe 25 minut już. Więc skończmy, po prostu przeniosę te wszystkie koty i widzimy się już w kolejnym zadaniu. Dobra widzowie, w oczekiwaniu oczywiście chcę wam jeszcze pokazać, że sobie jemy w trakcie, żeby życie nadrobić, no bo inaczej byśmy umarli. Więc zobaczę, ile nam chleba zostało jeszcze. Chleba nam zostało nie za dużo, muszę przyznać, więc musimy znaleźć jedzenie. Jedzeniem jest krowa, ale czuję, że ona jest dla zadania, więc poczekamy sekundę i pójdziemy z kolejnym zadaniem dla Mr. G. Godzina 13:20, schodzimy tutaj, żeby zobaczyć, co się dzieje, widzowie. Patrzcie na to! To jest raj! Nie uciekać, gnoje! O, jakie małe koty są!
co? Dobra, wychodzę stąd. Dobra, nieważne, G, wiem, że już czekasz. Zadanie czwarte. Klikamy. 3, 2, 1, 3. Konkurs skakania. Kto dłużej będzie skakał przez jedną godzinę? Że minimum to jest godzina. Kto więcej? To ja w takim razie wychodzę stąd, bo tu się nie da skakać na dole. Ja idę na zewnątrz. No stary, ja tak samo. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, start. Dobra, widzowie. Sprawa polega na tym, że trzeba skakać bez przerwy. Tu są jakieś rzeczy, tu jest jakaś woda. Nie można przerwać. I musimy to robić przez minimum godzinę, dlatego że czas tak pokazuje. Następne zadanie mamy o 14:45, czyli ponad godzinę możemy skakać. I zobaczymy, kto z nas przegra w tym challenge'u. Pewnie chodzi o to, że dostaniemy jakieś jedzenie dodatkowe i tak dalej. Dobra, poczekajcie, ja zrobię tak, widzowie, w takim razie. Tak, teraz tak. No, sąsiad, baw się dobrze. Och, prosta sprawa. Och. Ja ci powiem tylko tyle. Ja jestem rolnikiem i bardzo łatwo mi tutaj będzie prowadzić swoje pole, co nie? Co? No tak, że jesteś rolnikiem, jak zwykle, no wieśniakiem, co tam? Tak, tak, i tutaj patrz, łatwo będzie mi stary obrabiać pole, to bardzo łatwo. Ja zawsze skakałem wokół swojego ogródka, wiesz? No tak, w sumie tak. No ja ci powiem tak, ciężka misja, ale do zrobienia jak najbardziej, widzowie. Ja wam powiem tak, kto się musi męczyć, ten się musi męczyć, to se samo robi, patrzcie. Tak? Dobra. Ja mogę teraz się zastanowić, co ja zjem na obiad. I pochodzić z kółko swojego kręgu. Zobaczcie w ogóle. Tak wygląda ten challenge. Tu jest lina, tu jest linia. Ej, dobra, pomogłeś mi, stary. Bo ja w tym momencie sobie zautomatyzowałem to, wiesz? A myślisz, dlaczego stoję w miejscu i cały czas skaczę teraz? Masz też, stary, położone, tak? Telefon na spacji, tak. No ja to samo zrobiłem. No tak pomyślałem, że pierwsze, co masz pod ręką, to telefon. Dajesz go na spację i koniec. Powiem ci tak, stary. Powodzenia życzę. Ja już chilluję dupę. Ja już nie muszę nic robić. Szykuje nam się przepiękna godzina. Ej, sikać mi się chce. No wiem. A tobie nie? Nie. Widzowie, czas na szczanie do kubka, bo nie mam wyboru. Zostawię cię na słuchawkach specjalnie jeszcze, żeś to słyszał. Wycisz się. Kojarzysz, że kupiłem wczoraj kawę, co nie? I ten kubek leży akurat w moim pokoju, bo jestem trochę śmieciarzem, więc w sumie warto będzie. Czy on naprawdę sika do kubka, widzowie? Czy on się nie wysikał przed challenge'em? Słuchajcie, ja o tym odcinku wiedziałem już parę dni, że będziemy zamknięci w okręgu. Ja się przygotowałem, wylałem się, zrobiłem co mogłem, umyłem się wcześniej, żeby tylko móc wytrzymać jak najdłużej. Ten od razu szczajka. Jezu, idealnie. To jest bynajmniej obrzydliwe, ale nie mamy wyboru. Kilkanaście godzin to kilkanaście godzin. Jak ja mam ręce umyć teraz? Nie myjesz, stary, ty nigdy nie myjesz, to wiesz, nic się nie zmienia. Całe szczęście, że mi się chce tylko to na razie, a nie dwóje. Ty obrzydliwcze najgorszy. Stary, obrzydliwcą to był, gdybym się napił tego. No to co? 14:45, widzimy się z powrotem, no. Tak jest. No raczej nikt nie przegra z tego, co widzę, więc ciężko, że było wcześniej. Kadę! Jaka nuda! Boże! Co? Nie, 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 nie. Ej, Jack, czemu nie skaczesz? Słyszę, jak krzyczy, że chyba coś mu się stało. Czekajcie, wszystko się spier... Nie! Widzowie, w takim razie zadanie piąte. Po mojej porażce w takim razie muszę oddać ci z dwa chleby niestety. Poczekaj, idę do ciebie jeszcze. A jak chcesz mi to dać? Haha! Dobra, spadam do piwnicy. Tutaj! Tu jest dziura! Idę, idę. Nie ma mnie, idę do piątego zadania. Nie ma, niestety próbowałem, widzowie, być fair. Zadanie piąte, wchodzimy do środka. Uuu, ale ładnie. W końcu nie będę słyszał tych kotów zasranych. To jest dżungla. I tu są jakiś przycisk oraz skrzynia. W skrzyni mamy, ej, dobra, księgę i trzy itemy oczywiście. Mamy iron pickaxe, nożyce do cięcia trawy i książkę. Ej, zobaczmy książkę w takim razie, co jest napisane. Co jest napisane, no? Znajdź i wykop trzy złote bloki. Uuu. My cały czas mieliśmy trzy złote bloki. Czy to tutaj trzeba wykopać w tym pomieszczeniu? Znajdź złoto! Ja już szukam. Tak? Już od razu? Patrzcie, widzę, nic nie powiedział, nic nie skomentował, zaczął do roboty od razu się wziął, dobra. Jest! Mamy! Stary, to jest tylko w trawie schowane. Dobra, widzowie, szukamy, szukamy. Jest pierwszy, o Boże. No dobra, zadanie zaliczone. Idź przetop to w takim razie. Czekam na kolejne zadanie, zobaczymy, co tam będzie napisane. Ja przetopię, a zaraz się okaże, że wiesz, że nie można tego ruszać. A wiesz, że dokładnie tak myślałem, że tak jest i dlatego chciałem cię wtopić, żebyś miał karę dodatkową jeszcze. Dobra, zdobyliśmy złoto w takim razie i zadanie kolejne jest o godzinie 16. O Jezu. Stary! Sprawa wygląda inaczej, czy ty kojarzysz tego villagera, co nie? No. Tam villager miał taką funkcję, że dajesz mu dokładnie 3 złote sztabki i zamienia to na jedną łopatę. Tak! Bez kitu. Ale boję się też sam teraz dać, stary, bo może się to nie przydać, chociaż możemy spróbować. Dobra, ja to wymieniam. Dobra, ja też, nie wytrzymam. Ej, biorę tą łopatę w takim razie. Przyda się. I zostawiam to w takim razie w ekwipunku głównym. Czekamy do godziny 16, ale ja mam dla nas, mysterci, idealną teraz sytuację. Dlatego, że w pokoju ukryłem pewną rzecz. Ej, yo, stajsej, mamy przerwę w nagrywce.
rozgrywkach, więc mogę sobie poszukać jedzenia, bo ponoć jest ukryte w moim pokoju. Co jest dziwne, dlatego że ja mniej więcej wiem, gdzie jest jedzenie w moim pokoju, jeżeli by było, ale nie skupiłem się na tym, żeby przeszukać tego wszystkiego, co tu jest. Ale z tego, co widzę, w ogóle, po pierwsze, ja myślałem, że to jakiś syf i brud, nie chcę tu... O! Ale to jest galareta, kurczak, nie lubię, ale nie mam co jeść, więc nie narzekam na razie, poczekajcie. Już mi niedobrze, kiedy myślę o kurczaku w galarecie. Jak można do galarety schować warzywa kurczaka i nazwać to dobrym, pożywnym posiłkiem? No abstrakcja, jeszcze to słodkie nie jest na dodatek, czekolady nie mam, sobie okropne. A propos okropnych rzeczy, znalazłem coś okropnie, ale dobrego, bo to jest tak jakby por. To, czy to jest seler, czy por w końcu? Seler naciowy. Ej, to są dwie rzeczy, które znalazłem. W ogóle ja się muszę tego pozbyć niestety gdzieś, to jest obrzydliwe bynajmniej. O, zobaczcie, w ogóle widzę, rozwalone klawiatury, tu nie mogę wyjść poza to. Hotdog, czy ty masz coś do żarcia, co... O, patrzcie, śledzik na raz. Okej, okay, to już się robi coraz lepiej. Śledzik na raz też dobra opcja. I tu, to... Coś jest oczywiście, co jest mi potrzebne. Ale będzie sprzątania. Wracam do stanowiska, czas zjeść i przekąsić coś dobrego i dalej grać w Minecrafta. Boże, jakiś syf ze mnie chodzący. Jack powiedział, że mamy gdzieś tutaj ukryte jedzenie w pokoju, więc muszę się naprawdę dobrze rozejrzeć za jakimiś przekąskami. Ciekawe, czy tutaj może coś za gąbkami wrzucił mi. O! Jest coś! Jakieś pudełeczko. Mam nadzieję, że to będzie coś naprawdę dobrego, typu, nie wiem, jakieś słodycze czy coś. No zobaczcie. Co to jest? Co to jest? Śledziki na raz w oleju. Dobra. Średnie. Średnie do jedzenia. Tutaj mój krąg jakby jest... O, tak, to nie mogę wychodzić, więc tu jeszcze przed biurko mogę wejść. Dobra, pyk, postarajmy się tu wcisnąć, bo tutaj już koło biurka jest zakaz wychodzenia. Czy tu coś mi rzucił? Jest, patrzcie, to marchewki, nice! Widzowie, pamiętajcie, dużo jeść marchewek, one są bardzo zdrowe, bardzo pożywne i przepyszne. Nice, jest Oshi. Mamy już trzy rodzaje jedzenia. Jack coś wspominał o czterech chyba, więc jeszcze czwarta jakaś rzecz powinna być gdzieś. Czy wy to widzicie? Cztery jedzonka, o to chodzi, ja już naprawdę zgodniałem, widzowie, nagrywam już parę godzin i już wypadałoby coś zjeść. Ja jestem głodomorem, widzowie, więc lubię pojeść. Zacznijmy od otwarcia napoju. O, to chodzi. W dodatku Oshi zero, moi drodzy, więc zero kalorii. Marcheweczki. Nice. O nie! To była pułapka, patrzcie! Kurde! Dziurawa torba mnie zalała. Nowe spodnie. No jeszcze jest dobra w miarę, widzowie. Jeszcze w miarę jest dobra. Co zrobić dla was fajny unboxing jedzenia, no. To jest pierwsza rzecz, tak jak widzicie. Nawet żebym miał głodować, to nie zjem tego. Nie ma szans. Co to jest? To jest pyszne. Śledzik i śledzik. To seler pycha, widzowie, ale to jest pyszne, ale to jest obrzydliwe. Muszę napisać do G i zobaczyć, co on dostał w ogóle. Co tam dostałeś do jedzenia? Stary, marcheweczki. Batonik mleczny, taki puszysty, Oshi i śledziki. O, śledziki pycha, ja dostałem zasraną galaretę z kurczakiem. Obrzydliwe gówno. Dobra, widzowie, 15.54 oznacza, że jest prawie 16. Ja właśnie nie ruszyłem prawie żadnego jedzenia, bo zapomniałem przez to, że prowadzę ten odcinek. Więc zabiorę sobie takiego jednego selera. Ej, jest dobry. Chodź do okienka. Masz. To działa? No mamy jedno okienko życia. W takim razie, widzowie, skoro już jest prawie 16, musimy iść i zobaczyć zadanie. Ja już idę z wami zobaczyć szybko. Zaraz ci powiem, G, na czym polega kolejne. To jest zadanie numer chyba 5. Nie, 6. Potrzeba łopaty. Ej, tu jest napisane potrzeba łopaty. Dobra, stary. Ja wiem. Trzeba tą łopatą, co zdobyliśmy, przekopać to, gdzie jest napisane potrzeba łopaty. Dobra, widzowie, poczekajcie. Co to jest w ogóle? Co tu się... Co? Jest ukryte przejście, ja tu wchodzę. O nie, ja stąd wychodzę. Że tu jest trup. To jest tyle z mojej strony, ja sobie idę do p***a tego. Co ty zrobiłeś? Nic, nic. Masz łopatę? Mam. Na górze jest tabliczka, żeby to wykopać. Najpierw wykopałem górę i na górze jest zejście na dół. I leży tu trup! Normalnie. Co? Ile rzeczy! Potrzeba łopaty. Dobra, kupiemy. Tak jest! Mamy wszystko, czego nam do życia trzeba! Jest naprawdę trup! To jest dopiero jazda! Ja nie wiedziałem, że są trupy normalnie w Minecrafcie! Stary, biorę całą skrzynię tych rzeczy. Całą. Jak to? A co tam jest? Stary, irony, nuggety, złoty klucz. Do czego jest klucz, to ja nie wiem. A co jeśli my jakąś klątwę zbudzimy, stary? To jest trup, pamiętaj, to było wszystko jego. Sram na tego trupa! Teraz wykorzystuję jego rzeczy, że zryszy zbroję iron chestplate! Byś nosił zbroję po trupie? Po trupach do celu, jazda! O, no i wydałem wszystko. Miecz, styknie mi. Aaaa! Widzowie, usiadłem na nim przez przypadek! No! Stary, co to jest? Nie wiem, bardzo dużo potrzebnych rzeczy do życia. Teraz ja jestem gotowy! A co masz? Tarcza, Jak ty to zrobiłeś? Jak to jak? Nie wiem, nie umiem grać Minecrafta.
O, piecha! O, fiu. Pasztecik. Ekstra. Ej, widzowie, przez przypadek znalazłem podpowiedź w dachu. Okazuje się, że w małym domku z żelaznymi drzwiami jest kopalnia. Połóż płytkę przy drzwiach, aby je otworzyć. Czeka cię tam niespodzianka. Ja mam farta, że skoczyłem na ten dach i to zobaczyłem. Ale fart, tylko nic nie mogę powiedzieć Jackowi, no bo muszę mieć jakby, wiecie, przewagę. Wracamy do Jacka. Bo teraz sprawa wygląda w ten sposób, że ja mam tą zbroję i tak dalej, mam łopatę. A teraz dobrze się wyciszę, bo musimy iść do piwnicy i tutaj rozwiązać to zadanie, no. Zaczęliśmy je razem, więc potrzeba łopaty. Jezu, ile tych kotów jest. Zaraz rzeźnie zrobimy z tymi kotami. Okej, ja tu mam kopać, poczekajcie. O! No i to jest zadanie, dobra, wchodzę. Dobra, jestem. A co tam? Nic, stary, kompletnie nic. Jest taka akcja, ty widziałeś gdzieś metalowe drzwi, żelazne? Nie, czemu? Znaczy, może, ale nie wiem, nie. No bo chodzi o to, że muszę znaleźć metalowe drzwi, żelazne. Ale kto ci tak powiedział? No, wiesz co, tak mi się wydaje, że muszę to znaleźć. Metalowe, żelazne drzwi, w sensie, dobra, no. Przekopałeś pierwszą dziurę? Tak. Szedłeś tam, zabrałeś rzeczy? Tak. A pamiętasz, że mówiłem ci, że jeszcze jest drugie do przekopania w piwnicy? Nie. To przypominam, bo mówiłem, że są dwa miejsca do kopania, więc musisz zejść do piwnicy. Jestem, dobra. I teraz idź tam. Ale mi rybą w całym pokoju. I gdzie klucz wrzucić? Wrzuciłem. O kurde, tu jest piec pod spodem. Wasza ostatnia bitwa. Żaby. Elo, sąsiad. Siema. A! Nie atakuj mnie, odsuń się. Bo my się tu mamy lać. O kurde, walczenie. To wygra, tego czeka nagroda. Ostatnia walka jest zaplanowana na godzinę 17:30. Osoba, która przegra, odpada i opuszcza swój domek. Czyli mamy kupę czasu na to, żeby się bić. Zaczęliśmy o godzinie 10. 8 godzin później, widzowie. Po jedzeniu, piciu i tak dalej. Ej, to był mocny challenge, stary. Bardzo. To jest realistyczne, kto ostatni nie opuści kręgu. To, że my to w grach robimy. Co, gdzie, co robisz? Idę na górę jeszcze pożegnać się z krową. Hasta la vista, baby! Walczymy dopiero o godzinie starej 17:30, a ja proponuję nawet, żeśmy to zrobili o 18:00, bo wtedy dzieli nas równa godzina od tego, żeśmy zawalczyli, więc widzowie, przez godzinę będziemy robić sobie co chcemy, żywnie nam się podoba. Mr. G musi pożegnać się ze swoim domkiem, ze swoimi zwierzętami, po tym jak przegra, a ja w tym czasie wyprowadzę swoją krowę na spacer, bo chciałem ją wziąć na lasso. Powodzenia, brachu! Powodzonka! Ja idę też się pożegnać ze swoją krówką, ze swoimi uprawami, no bo... Chociaż czemu ja mam się z tym żegnać? Przecież ja wygram to. Chodź ze mną, idziemy na spacer. Zobacz, tu dla ciebie sieje siano. Nie wiem jakie podlać. Ja wiem co zrobić, chodź krowa. Wrzucimy cię do piwnicy z kotami. Nie, nie rób mi tego. Dobra, puszczam cię. Żyj wolno, kocham cię. Dobra, a my czekamy w takim razie do godziny 18:00. Tylko trzeba zjeść jedzenie, żebyśmy nie umarli w tym czasie, polecam ci. Dobra, powiem ci coś, Jack. No? Na dachu masz skrzynię ukrytą. Co? Z czym? Z księgami. Jest, dobra, tajna wiadomość. Zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę, widzowie! To jest tajna wiadomość! Ej, nie spodziewałem się tego, jestem mile zaskoczony. W małym domku z żelaznymi drzwiami jest kopalnia. Połóż płytkę przy drzwiach, aby je otworzyć. Czekać tam niespodzianka. Z Mr. G szukamy metalowych drzwi. Ej, tu nie ma, to jest jakiś fake w takim razie. Fake. W takim razie, widzowie, czas czekać na ostatnie starcie. Ostateczna bitwa, ja się napiję, bo już mi się nie chce sikać. I mam nadzieję, że ktoś z nas przegra i odpadnie i wyjdzie z tego kręgu, bo to dopiero nam zakończy odcinek. A wiesz, że tam jest taki malutki krąg, z którego nie możemy wyjść? Tam zaznaczone na dole? Tak. O pierdziele. I nadeszła, widzowie, ta wiekopomna chwila, kiedy to ten oto mały rycerz o wielkim sercu, z tarczą i z książką w ręce, weź ty miecz, człowieku, pójdzie walczyć z tym oto rzezimieszkiem, śmieszkiem, dowciapakiem, najsilniejszy w okolicy, George Mr. G. Ja już idę do ciebie, to twój koniec, prusie za strusie. Chodź tu, ja już się rozgrzewam z żabami, zobacz. Ja już, o, proszę bardzo, żaby wszystkie ubijam. Ja nie, że próbuję znaleźć wyjście i wejście. A jak tu się wchodzi? Poczekaj. Taki wielki rycerz, a już się zgubił, widzowie. Bo za duży jestem, żeby w te kwadraciki się mieścić. Widzowie, co się dzieje? Jak to jest możliwe? Ja jestem gotowy, Mr. G. Nie wiem, czy ty jesteś gotowy na swoją porażkę. Oczywiście, że jestem gotowy na swoją wygraną. Tak, chciałbyś. To co? Do narożników. Nie można wyjść poza tą linię, widzowie. Jak przekroczymy o trochę, przegrywamy wtedy. 3, 2, 1, 0. Ale slow-mo. Co ty robisz? Wypadłem poza krąg! Dobra, do trzech! Walcz na śmierć i życie, rycerzu! No walczę! Nie poddawaj się! Nie poddawaj się! Ukochana mam! Czemu ja wychodzę poza krąg? Co za masakra! Nie! No jak ty możesz wygrywać, jak ja tarczy nie mam? W sensie mam tarczę! Ła! No chamie! Jest! Jest! Ostatnie serce zostało! Woo! Tak jest! God damn! Tak się wygrywa w Minecrafcie!
nie! Widzowie, to jest odcinek, w którym mogę brać udział! No niestety, Czek, wygrałeś, Zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, suuuu!